Haribol. Rade, rade, Haribol. Haribol. Rade, rade. Kontynuujmy może temat przesłania dla naszego kraju, dla Polski. Vamos continuar una mensaje para nuestro país. Dlaczego Polska? Chciałam się dowiedzieć, dlaczego w Polsce było tyle wojen. Que ya quiero saber por qué en Polonia había tantas guerras. Dlaczego teraz ludzie nie mogą poradzić sobie z problemami gospodarczymi? Y ahora como personas no pueden resolver el problema económico de Polonia. Czy jest coś takiego jak karma narodu? Que es una karma del país? Bueno, pues efectivamente. Tak. To jest, tak es jest. Un karma del país. To jest karma kraju. Es un karma que viene de miles de años, de años atrás. To jest karma, która Polonia se ha tenido que defender siempre. No, to jest po prostu karma, która jest wiele, porque wiele, ha sido invadida. Lat. To jest, zawsze była inwazja tam robiona. Entonces ella se tiene que defender naturalmente. Ona musi się jakoś bronić naturalnie. Pero Polonia es un gran país. Polska to jest duży tiene kraj. Muchos recursos. Ma dużo minerałów, dużo możliwości. Recursos de todo. Ma wszystkiego dużo. Las personas de Polonia i osoby z Polski są personas muy elegantes y muy buena gente. Osoby z Polski są eleganckie i są dobrzy ludzie. Tam, hay personas to są różni también, ludzie, pero różni bueno, ludzie tam są, ale eso es como todo, pero en general el país de Polonia ale tiene tak un futuro. Polska to ma dobrą przyszłość. Tiene un futuro maravilloso. Yo veo, ma dobrą przyszłość. On yo widzi to desde aquí, desde stąd, España, widzi z Hiszpanii, widzi. Que está en un punto jest w punkcie muy delicado, bardzo delikatnym, pero ahí depende del presidente. Teraz zależności od prezydenta. Cuando el presidente trabaje con amor, jeżeli prezydent pracuje z miłością, le dé amor al pueblo, i on da swoją miłość dla ludzi, enseñanza, cultura, nauka, kultura, trabajo, praca, y que no falte los alimentos, i nie, żeby nie brakowało żywności, no tendrá problema. Nie będzie problemów. No solamente es Rusia el enemigo de Polonia. Nie tylko Rosja jest naszym nieprzyjacielem. También es Norteamérica. Też Ameryka Północna. Norteamérica es como un pulpo. Bo Ameryka jest quiere cogerlo taki, todo. Jak taki kalmar, który po prostu chce wszystko wziąć dla siebie. Como decía Putin, Norteamérica es un país hipócrita. Tak powiedział po prostu, Północna Ameryka jest hipokrytą. I potem go po prostu wyssa. Entonces, Polonia, el consejo que yo le doy Polsce, es que sean amigos de los americanos, amigos de los rusos y amigos del mundo entero. Że Polska musi być przyjacielem i Rosjan, i Ameryki, i całego świata. Y que funcione con amor, que i se vea funkcjonowało la cultura de Polonia, żeby que no se deje manipular. Żeby nie była krajem zmanipulowanym. Eso es muy importante. To jest bardzo ważne. Miałam taką wizję, że prezydent USA nie przyjechał do Polski po to, żeby nas w jakikolwiek sposób wesprzeć w sojuszu, tylko po to, żeby nam sprzedać ogromne ilości broni, za którą my musimy zapłacić jako Polska. Czy to prawda? Ja dice que él no venido aquí con buena con intenciones de ayudar Polonia, solamente él venido aquí con intenciones vender muchas armas con mucho dinero aquí en Polonia. Obama. Sí, cuando estuve últimamente ahora. Normal, eso es lo que hace Norteamérica. Tak, to właśnie tak jest. Północna Ameryka no quiere tak paz, robi. Quiere nie, guerra. Chcą, nie chcą pokoju, chcą wojny. Porque eso es el dinero que ellos entran a su país. Bo to jest pieniądze, które wchodzą do swojego kraju. De las armas que venden a los países. Od tych, para qué quiere guerra? Para qué quiere arma Polonia? Para qué? Para matar a sus hijos. Po co chce tyle broni Polska, żeby zabijać swoich synów? No dobrze, no kiedy my się zbroimy, tak, kupując tą broń od Amerykanów, no to czy inne kraje ościenne nie boją się nas Polski, też zaczynają się zbroić? Que nos, otros países no tienen miedo de Polonia y también no compran armas para ellos mismos también? Cada uno puede hacer de su capa un sayo, cada uno puede hacer lo que quiera. Każdy kraj może robić to, co uważa. Pero yo aconsejo que Polonia on daje taką dobrą radę se proteja
daje sobie no, robi, żeby robiła swoją no protekcję. Armas para vender ni comprar arma. Żeby nie no kupowała vale. ani sprzedawała broni, bo to jest po prostu bez sensu. Musi mieć obronę kraju. Tiene que tener una defensa musi para mieć que obronę. No venga cualquier país żeby y la ataque. Nie przyszedł jakikolwiek kraj, żeby atakował ten kraj. Pero que lo fabriquen en Polonia, ¿por qué żeby comprar arma żeby to robili tą broń w Polsce, ale żeby nie kupować od Amerykanów. Tą broń, czy z innych no, krajów. No necesitan las nie, armas. Nie potrzeba tego po prostu. Lo que necesitan es conocimiento, amor y cultura. Ludzie w Polsce potrzebują wiedzy i kultury. Así es como se gana las guerras. I dzięki temu możemy wygrać jakąkolwiek wojnę. Estamos en el siglo XXI. My jesteśmy w XXI wieku. Armas, nie sino jakąś con la lengua. Karabinem ani pistoletem. Contacto, tylko dialogo. Dialog jest ważny po prostu rozmawiać osoba z drugą osobą. I insisto, siempre insisto. I on zawsze amor. To mówi. Miłość, miłość, miłość. Eso es. I no tendrá problema. I nie będzie żadnych problemów. Chciałam się dowiedzieć, czy prawdą jest, że jeżeli ludzie... Czy jest to prawda, jeżeli cuando personas... W danym kraju... Z la verdad, cuando las personas en un país... Jedzą duże ilości mięsa... Comen mucha cantidad de carne... To tworzą sobie tak złą karmę... Que hacen una karma tan negativa... Że zaraz w tym kraju robi się wojna... Que en este país después viene una guerra... Por supuesto, eso está claro... To tak jest, niestety... La matanza jest, tak de animales... Bo zabijanie zwierząt... El comercio de carne, sprzedawanie mięsa, trae un karma muy negativo. To jest bardzo zła karma, która przychodzi. Y muchas personas enferman. I dużo ludzi po prostu choruje. Y el karma hace una negatividad al país todavía mucho mayor. I ta karma bardzo źle oddziałuje na cały kraj po prostu. O wiele, wiele więcej, jak możemy sobie wyobrazić. Entonces, eso es una cosa muy importante. Cuanto más persona vegetariana, vegana, i jeżeli jest więcej wegetarian w danym kraju, mucho mejor para el país. To jest o wiele lepiej dla tego kraju. Ese es el problema del mundo entero. To jest problem całego świata. Porque no hay cultura. Bo nie ma kultury. Hay lujuria. Tylko jest pożądanie. Czy prawdą jest, że ludzie, którzy jedzą mięso, szybciej się starzeją? Wyglądają starzej i więcej chorują od wegetarian. Que es verdad que personas que comen carne son más enfermas y estas se ponen más viejos pronto y tienen más enfermedades que gente vegetariana. Claro, las personas carnívoras. Ludzie, którzy jedzą mięso, tienen el cuerpo ácido. Mają zakwaszony organizm. Es un ácido to muy negativo. Kwas, bardzo zły. En la sangre. W krwi. Te embota el cerebro. Te altera el cerebro. On robi perturbacje w mózgu. Y el corazón. I w sercu też. Después el hígado, los riñones. I potem dochodzi do tego wątroba i też nerki. Y nace el cáncer. I się robi rak. Embolias, trombosis. Zakłócenia w krążeniu krwi po prostu. Y muchas enfermedades. I różne inne takie problemy dochodzą do tego wszystkiego. Pero cuando un cuerpo es alcalino, jak ciało jest, gdzie krew jest czysta, donde hay alcalinidad no hay enfermedad. Jeżeli drożność żył i wszystko jest dobre, to nie ma żadnych, un cuerpo, nie może być żadnych chorób. Un cuerpo que se alimenta de vegetales y de frutas, takie ciało, które się po prostu odżywia owocami i warzywami, y de las frutas especiales que es el limón, la naranja, takie specjalne owoce piña, jak ananas, jak cytryna, jak pomarańcze. También otras cantidades de frutos que hay. I też inne ilości owoców, które istnieją. Ese cuerpo es alcalino. To ciało jest alkaliczne. Alcalino, alcalino. Alcalino es no ácido. No nie ma tyle po prostu kwasów to ciało. Y ahí no hay enfermedad. I w ten czas nie ma tych takich chorób. Czy na przykład możemy wierzyć w coś takiego, że jeżeli bardzo dużo ludzi w danym kraju przejdzie na dietę wegetariańską, to po prostu nie będzie takiej złej karmy, żeby naród był zniszczony przez kolejne wojny i kolejnych okupantów? To czyli z tego, co my tutaj rozumiemy, no, jeżeli... No, hablamy en español. A esto cuando personas realmente se vuelven vegetariana, esto va a ser mejor para que no pasan guerras, que no pasan conflictos. Normal, eso es. Tak, el karma negativo se pasa al karma positivo. Ta karma negatywna wychodzi na pozytywną. Jakie przesłanie ma mistrz dla nas
Polaków. Co powinniśmy robić, żeby przepalić swoją złą karmę? Jak żyć? Que tú tienes mensaje de tu parte para personas de Polonia? ¿Cómo debemos que vivir? ¿Cómo debemos que hacer las cosas para bueno, mejorar? Yo para el mensaje que le puedo dar jego przekaz, co a może dać de Polonia, dla ludzi z Polski, es que no sean lujuriosas. Żeby nie byli pożądliwi. No sean necias. Vaya, que no sean ignorantes. Żeby nie byli tacy w ignorancji, żeby po prostu mieli się odżywiać. Que sean personas amorosas. Żeby to byli ludzie, którzy mają naprawdę miłość. Coman jeden do drugiego. Alimentos sanos. Żeby jedli produkty, które są naturalne, świeże. Naturales, sanos. I que abran su mente. I żeby otworzyli swój umysł. Tenemos llaves especiales para abrir nuestra mente. Żeby otworzyć nasz umysł. Para que el subconsciente pueda realizar todo lo mejor. El subconsciente y el consciente, de esos dos puntos depende de nuestra felicidad. Lo que pensemos, bo rzeczywiście, co my myślimy, a fin haremos. To tak po prostu zrobimy. Y si pensamos malo, jeżeli my myślimy po prostu karma źle, malo. To po prostu będzie karma zła. Si pensamos bueno, jeżeli karma myślimy bueno. Dobrze, to będzie dobra karma. Claro. Czyli powinniśmy bardziej wejrzeć w nasze myśli. Debemos que mirar nuestros pensamientos entonces. I tutaj kontrolować ten swój umysł. Por supuesto. Tak, właśnie tak. Po prostu musimy wejrzeć w nas. Lo que piense el hombre. Co myśli człowiek. Y como piense el hombre. I jak myśli człowiek. Así será. To taki będzie ta osoba. Si un hombre. Jeżeli ten człowiek. Quiere problema. Chce problemy. I piensa en los problemas. I myśli o problemach. Más problemas tiene. To więcej problemów przyjdzie na tą a osobę. A jak się boi problemów, albo jak ludzie boją się wojny, to co się wtedy może I stać? I cuando personas tienen miedo de la guerra, y ¿qué puede pasar? No hay que tener miedo a la muerte ni a la guerra. Nie możemy mieć strachu przed śmiercią, karma, ani przed wojną. Jeżeli masz dobrą karmę, no tendrá ningún problema. Ty nie będziesz mieć żadnego problemu. Jeszcze mam takie pytanie, bo w Polsce jest bardzo dużo zazdrości. Jak można wyleczyć tą zazdrość? Z czego ta zazdrość się bierze? Czy to jest jakiś pokarmów? Co to jest w ogóle zazdrość? En Polonia mucha gente tiene mucho envidia. ¿Y de dónde viene esta envidia? ¿Y qué realmente es esta envidia? Esa envidia es porque no tienen conocimiento. Ta zazdrość po prostu wynika z tego, że ludzie nie mają wiedzy. La lujuria viene de la ignorancia. I to pożądanie wynika z ignorancji. Una persona, aunque sea un médico, aunque sea un abogado, ktoś może być adwokatem, aunque sea un ingeniero, może być inżynierem. Si no tiene una cultura espiritual, jeżeli nie ma jakiejś kultury duchowej, tiene odio y tiene miedo. To ma tak jakby, el miedo to ma strach. El amigo de la ignorancia. I strach jest przyjacielem ignorancji. Claro. Y los ignorantes son amigos del miedo. I ignoranci są przyjacielami strachu. Y a donde hay miedo hay ignorancia, donde hay ignorancia hay miedo. Tam jest ignorancja, tam gdzie jest ignorancja jest strach. Porque aquí estamos de paso. Bo my jesteśmy tutaj. Estamos viajando. My jesteśmy tak naprawdę podróżujemy estos planetas. Tutaj, przez te planety. Esta no es nuestra casa. My jesteśmy podróżnicy. To nie jest nasz dom. No es mío. To nie jest moje. To nie todo dla mnie. El universo. No. To nie nosotros estamos aquí 10 años, 20 años, 40 años, 100 años. 40 lat, 100 lat. I después nos vamos. I potem nasz odchodzimy stąd. Podemos volver. Możemy przyjść tutaj. O no podemos volver. Albo nie przychodzimy tutaj więcej. Depende del karma. W zależności od karmy. Gdzie idziemy? Czy idziemy do Boga, czy idziemy na inne planety? Donde nos vamos? Vamos a otra planeta o vamos con Dios? Depende de cómo tú te hayas portado en esta tierra. To w zależności od tego, jak tu się żeśmy zachowywali na tej ziemi. Claro. Okej, okay. W takim razie bardzo dziękuję mistrzowi za ten wykład. Ja te da la gracias por esta clase. Za przekaz dla Polski i Polaków. Para una mensaje para Polonia i para los polacos que viven ahí. Haribo. Rade.